ani sprawcy. Proszę. 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 Nikogo nie ma. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy mógłbym prosić o rękę hrabiny? A dlaczego to akurat nas pan prosi o rękę hrabiny? A kogo mam prosić o rękę sublokatora, jak nie głównych lokatorów? No tak, tak, kwaterynkowe, rzecz biorąc, to pan jest w porządku, oczywiście. Romana, czy po ewentualnym ślubie pan by się chciał z małżonką dokwaterować tutaj? Dokwaterowanie nie wchodzi w rachubę. Pokoik wprawdzie mam nieduży, ale za to piwnicę ogromną. Trzymam w niej między innymi pieczarki. A to musi się panu świetnie powodzić. Dlaczego? No pieczarki teraz restauracje dodają do każdej potrawy. Ale zawsze te same, bo klienci zostawiają. Nie, nie, panowie, nie przesadzajmy. Żeby tak w ogóle bez posagu, to nie ma mowy. Nie, no, proszę pana, ale właśnie kto ma dać ten posag? Pytek. Jeżeli to już pytkowie. I musimy pana zmartwić, że hrabina nie jest posażną partią. Nie, nie, tak od razu pana nie zniechęcę już. Nie? No ostatecznie moglibyśmy sprzedać fortepian. A co wtedy z naszej pracy? Z naszej pracy wtedy drugi fortepian. Za ile? Za jakieś 15 lat. Do 20. Pieprzówka. Pieprzówka. Pieprzówka, tak. A hrabina, proszę pana, czy z hrabiną rozmawiał pan już w tej sprawie? Nie, ale oświadczę się oczywiście w dzień. W dzień? Czy to ma znaczenie? Dla mnie ogromne. Wieczorem nie jestem za sympatyczny. Ale za to rano żadna kobieta mi się nie oprze. Rankami zrywam się śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś, jak jaskółka, to musnę w słomku. Jak pszczółka, szkórki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, w nos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. A niech tylko wiatr zaśwista, piekielnego wpadam twista. Widzę w piekielnym twiście, zwariowali bylibyście. Lew by się ze strachu słaniał, jestem nie do wytrzymania. Bo oprócz wymienionych cech skręca mnie upiorny śmiech. O! A rano znów jestem śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś, jak jaskółka, to musnę w słonku. Jak pszczółka, aż chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Lecz gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. Przez upiorność tę niestety zniechęcają się kobiety. Dniem kochają mnie po wierzchu, a rzucają mnie o zmierzchu. Iluż klęsk ja doznam za nim. Nie napotkam takiej pani, co prócz wymienionych cech wytrzymałaby ten śmiech. A rano... A wieczorem? A nie, nie, to, dziękuję. To już pan wspominał.